Praca technika reklamy polega na planowaniu, prowadzeniu oraz koordynacji działań reklamowych. Technik reklamy zajmuje się tworzeniem przekazu reklamowego zgodnego z przyjętą strategią i opracowywaniem sposobu prezentacji treści reklamowych. Do jego zadań należy dobieranie treści i innych elementów do przekazu reklamowego, dobieranie środków przekazu do przenoszenia treści reklam oraz wykonywaniem projektów reklamy zgodnych z wytycznymi. Jego praca polega również na opracowywaniu planu całościowych kampanii reklamowych produktu lub marki, ustalaniu budżetu kampanii reklamowej na podstawie wyników analiz, zarządzaniu procesem realizacji kampanii reklamowej, analizie wyników i sporządzaniu raportu skuteczności kampanii reklamowej. Technik reklamy może zajmować się też nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktu z klientem. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik reklamy może znaleźć zatrudnienie w agencjach reklamowych i interaktywnych, działach marketingu firm, studiach graficznych, np. fotograficznych, filmowych, telewizyjnych oraz w biurach komunikacji społecznej. W swojej pracy technik reklamy korzysta z komputera, tabletu graficznego, używa również profesjonalnego aparatu cyfrowego i wyposażenia studia fotograficznego. W jego pracy jest również przydatny skaner poligraficzny, profesjonalna drukarka kolorowa, kamera cyfrowa, ploter drukujący, wzorniki poligraficzne i wzorniki podłoży na materiały reklamowe. Wydaje się, że połączenie tak odległych dziedzin, jak kreatywność i rachunki albo twórczość i logistyka jest niemożliwe. Jednak w przypadku pracowników branży reklamowej takie połączenia są codziennością, gdyż trzeba kreatywnie stworzyć kampanię reklamową, zaplanować budżet, a później go rozliczyć i zmierzyć efekty. Źródłem satysfakcji w tej pracy może być nie tylko ciekawie opracowany przekaz reklamowy, ale i łatwo, a najczęściej też szybko widoczne efekty działań reklamowych. Rezultaty pracy techników reklamy są łatwe do zmierzenia za pomocą wskaźników otwarć, klikalności lub po prostu odczuwalne w postaci wzrostu sprzedaży reklamowanego produktu.